Dobrze, to teraz o Wojsku Polskim i nasi goście. Pan Maciej Lisowski, znany jako kapitan Lisowski, youtuber, ekspert do spraw wojskowości. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Oraz pan komandor Maksymilian Dura z Defense24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I od pana komandora zaczynamy. Jak panu się podobała defilada dzisiejsza? No bardzo mi się podoba, panie redaktorze, ma pan całkowitą rację. Defilady są potrzebne dlatego, że pokazują naszą armię i pokazują to, że rzeczywiście mamy żołnierzy, którzy są w stanie bronić naszego kraju, a co najważniejsze, że mamy także sojuszników, którzy są w stanie nam w tej obronie pomóc. I to jest ważne. Natomiast dodałbym jeszcze drugą instytucję, która cieszy się ogromną popularnością, to jest Straż Pożarna. Serdecznie pozdrawiam strażaków, oni też są naszą dumą. Także wojsko na pierwszym miejscu, dzisiaj nasze święto, świętujemy wszyscy, bo świętują zarówno żołnierze w mundurach, jak i żołnierze ci, którzy już te mundury zdjęli. W związku z powyższym naprawdę cieszymy się tym, co mamy, chociaż ja bym tą defiladę pozbawił tej otoczki politycznej, bo ta otoczka niestety była wyczuwalna i to trochę popsuło tą imprezę. Natomiast ludzie na pewno byli zadowoleni, bo zobaczyli dużo nowego i dobrego sprzętu wojskowego. No ale tej otoczki politycznej to zawsze będzie, była, jest i będzie niestety. I pan Maciej Lisowski, panu jak się podobała defilada? Jak najbardziej podobała mi się, również przeszkadzała mi ta otoczka polityczna. Ale przede wszystkim to pokazuje, w jakim w tej chwili punkcie nasze siły zbrojne są i tego typu defilada jest skierowana nie na zewnątrz, bo my nie prowadzimy dziwnych, tajnych badań, nie wprowadzamy jakichś dziwnych, tajemniczych pocisków, jak to robi Korea Północna, czy jak to kiedyś robił Związek Radziecki. My po prostu pokazujemy swój potencjał obronny, potencjał odstraszania i że wzrasta nasza gotowość do tego, byśmy bronili naszej wolności, naszego stylu życia wobec tego, co dzieje się na wschodzie. Więc nie mamy sobie tutaj my nic do zarzucenia, jest to skierowane na nasze wewnętrzne, narodowe potrzeby i jak najbardziej słusznym jest robienie czegoś takiego raz na jakiś czas i bynajmniej kraje o bogatszej historii demokracji nowożytnej, jak chociażby Francja, też kultywują tego typu tradycje i nie mamy tutaj sobie nic do zarzucenia. Och, lejecie panowie miód na moje serce. Dziękuję wam serdecznie. Dokładnie we Francji Święto Rewolucji też jest defilada. Ja sam widziałem ogromne defilady na przykład w Hiszpanii, w Madrycie i takie rzeczy są normą na Zachodzie. Dobrze, w takim razie w jakim punkcie jest nasza armia? Pan komandor Dura. No i tutaj dochodzimy do tej polityki, która niestety jest związana z tą defiladą, dlatego że chciałbym przypomnieć, że to, co było na defiladzie, to nie było to, co jest w tej chwili na wyposażeniu polskiej armii, ale to, co będzie na wyposażeniu polskiej armii za kilka lat, za może kilkanaście lat i to o ile zapłacimy za to bardzo dużo pieniędzy. Także o tym to by należało podkreślić, bo myślę, że po tym, co było mówione przez polityków przed tą defiladą i w czasie defilady, a o tym, co jest w rzeczywistości w polskich siłach zbrojnych, no to chyba żyjemy w innych rzeczywistościach. Także to o co dokładnie chodzi w takim razie? O jaki sprzęt? To zaczynajmy od tego, co rzeczywiście wojsko posiada. Z tych defilujących elementów, które wojsko posiada, no to niewątpliwie czołgi Leopard. Natomiast my jeszcze nie posiadamy czołgów K2 i czołgów Abrams, którymi się chwalimy. Druga sprawa, armatochaubice. My pokazaliśmy tutaj dwa typy armatochaubic, Kraby i armatochaubice K9, natomiast my mamy tylko armatochaubice Kraby. Natomiast K9 dopiero przychodzą z Korei Południowej i ten główny zapas przyjdzie. My pokazaliśmy trzy wyrzutnie lądowe typu Langusta, typu HIMARS i typu... ja nie wiem, czy południowo-koreańska była, chyba nie było tej południowo-koreańskiej wyrzutni. Natomiast my tak naprawdę mamy na razie Langusty, ponieważ HIMARSy dopiero dochodzą i te wyrzutnie południowo-koreańskie z rakietami też dopiero dojdą. Także naprawdę jesteśmy dopiero na początku drogi, bardzo ważnej, ponieważ te zakupy są bardzo potrzebne. Natomiast no... Troszeczkę zmniejszyłbym tę propagandę, bo na przykład mówienie o tym, że jest to defilada bez postsowieckiego sprzętu jest nieprawdą. Oczywiście szczególnie było to widoczne w powietrzu, dlatego że tam były śmigłowce, które były jeszcze kupione w czasach Związku Radzieckiego. Natomiast nawet na lądzie, chciałbym przypomnieć, że system Langusta, to jest system ten rakiet niekierowanych, to jest system, który jest tak naprawdę modernizacją wyrzutni Grad postsowieckiej. Zdjęto tam po prostu tą wyrzutnię i zamontowano na nowym pojeździe i dodano bardzo dobry system kierowania i dowodzenia. Także troszeczkę mniej propagandy, trochę więcej takiej prawdy, bo naprawdę powinniśmy być przygotowani na wydatki związane z modernizacją polskiej armii, ale trzeba o tym głośno mówić i mówić, jakie te wydatki będą, bo one naprawdę nie będą małe. Dobrze, i pan kapitan Lisowski, to w takim razie jak to jest, bo ja co chwilę oglądam jakieś zdjęcia, czy to z portu w Gdańsku, czy z innych miejsc, że tutaj oto nowa dostawa tych koreańskich czołgów, oto nowa dostawa tych koreańskich wyrzutni HIMARS-ów, czyli to Chunmo się chyba nazywa, oto nowa dostawa tego, śmego i owego, no tam jeszcze czekamy na samoloty, są już część samolotów z tego, co widziałem, tych chyba koreańskich jest już w Polsce. To jaka jest prawda z tym sprzętem w Polsce? No
jeżeli się nawet kupuje sprzęt, to nie oznacza, że od razu umiemy się nim a. posługiwać, b. stosować. To, że on się pojawia, ten sprzęt, to tylko oznacza, chociażby w porcie rozładowywany, że on się pojawia. Najpierw trzeba się go nauczyć. Jak się go nauczy obsługiwać w podstawowym zakresie, czyli czystą eksploatację, to potem trzeba jeszcze przejść do czysto taktycznego, a w przypadku jeszcze dowódców wyższego szczebla, również operacyjnego użycia tego sprzętu. To są całkowicie różne kwestie. Na razie stajemy się miejscem, które absorbuje stopniowo, dopiero stopniowo pojawiający się sprzęt. Cały proces przyjmowania tego nowoczesnego sprzętu jest rozłożony na lata i dopiero główne uderzenie, że tak powiem, tego wszystkiego jest przed nami, więc my jesteśmy w takim punkcie, że pokazaliśmy na tej defiladzie to, co już mamy i jeszcze będzie wprowadzane w większych ilościach oraz to, co się dopiero pojawia i będzie się pojawiało przez najbliższe 10 lat, bo cztery wozy, bojowe wozy piechoty, Borsuk, już troszeczkę dopracowane z dodatkowym opancerzeniem, ale to są dalej prototypy, były, ale zamówienie na prawie 1400 sztuk, licząc jeszcze wersje specjalistyczne, to przy obecnych zdolnościach produkcyjnych mówimy o nie mniej niż 10 latach. Więc to wszystko to jest początek pewnego procesu. Wiemy, ile mamy mniej więcej czasu, bo kalkulacje dotyczące zdolności rosyjskich do niesienia wojny dalej na zachód oceniane są na 8 do 10 lat, zanim się ockną po tym wielkim laniu, które pod względem sprzętu i taktyki oraz sztuki operacyjnej dostali na Ukrainie i dostają. A my wiemy, ile to wszystko będzie trwało. No i to, co pan komandor wspomniał, kwestia kosztów, ekonomia tego wszystkiego, to są bardzo poważne wyzwania i nie da się tego rozpatrywać osobno i trzeba mocno patrzeć na każdą złotówkę, każdego dolara, bo jeszcze pamiętajmy, że część z tych zakupów była robiona na tak zwanej górce, kiedy kurs dolara do złotówki był dla złotówki bardzo niekorzystny, więc tu jest wiele czynników makroekonomicznych, które mają na to wszystko wpływ, a bądźmy szczerzy, no to my obywatele będziemy musieli za to zapłacić, więc tu racjonalizm powinien być głównym wyznacznikiem działania. Ale jak widzę ten sprzęt, to mam wrażenie, że moje podatki są dobrze wydawane, panowie, i cieszę się z tego. Ale powiem tak, dobrze, że te Borsuki, te czołgi, te wyrzutnie, samoloty zostały zamówione. Bo ja pamiętam, jak w poprzednich latach było miliony dyskusji, które trwały latami i nic z tego nie wychodziło. I właśnie, pan komandor Dura, panie komandorze, dlaczego dziś na gwałt musimy ten sprzęt kupować? I samoloty, i czołgi, i wyrzutnie, i tak dalej. To co robiliśmy przez ostatnich 30 kilka lat? Panie komandorze, odpowiedź jest bardzo krótka. Nic nie robiliśmy. Także tutaj to mówienie... Cała nasza klasa polityczna, że tak powiem, to no nie powiem, nie będę używał brzydkich słów? Panie komandorze, ja powiem tak. W czasie tej defilady były wypowiedziane chyba dwa przemówienia, w których opadło na przykład takie zdanie, że ostatnie 8 lat to czas odbudowy polskiego wojska. No więc to jest nieprawda. Tak naprawdę to odbudowa polskiego wojska trwa od 2 lat. To jest od momentu, kiedy myśmy zaczęli anonsować duże programy modernizacyjne, na które wcześniej nie było pieniędzy. W tej chwili te pieniądze się znalazły, znaczy inaczej. Rządzący mówią, że te pieniądze się znalazły. Moim zdaniem się nie znalazły. No i zaczyna być problem. Tutaj mój przedmówca już powiedział, że rzeczywiście trzeba bardzo uważnie patrzeć na te finanse, dlatego że nawet w przemówieniu pana prezydenta znalazła się pewna nieścisłość, bo on na przykład stwierdził coś takiego, że budżet PKB jest w tej chwili ponad, że budżet wojska w tej chwili to jest ponad 4% PKB, czyli ponad 130, czyli to jest około 137 miliardów złotych. Ja bym chciał przypomnieć, że na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej znajduje się prezentacja, w której jest pokazane wyraźnie, że na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju w ustawie budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 97,4 miliarda złotych, co stanowi 3% PKB. No i jest różnica, czyli te 40 miliardów złotych, o których mówi pan prezydent, a których nie ma w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, i ta różnica między tym ponad 4% PKB a 3% PKB zawarte w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. I nad tym się należałoby zastanowić, skąd Ministerstwo Obrony Narodowej weźmie pieniądze na te wszystkie zakupy, dlatego że w budżecie MON-u tych środków nie ma. I tak jak pan powiedział... Tam są fundusze chyba jeszcze jakieś, z tego co ja się orientuję.
No i właśnie, panie redaktorze, pan powiedział, że bardzo dobrze, że pana podatki są wydawane w bardzo dobry sposób, bo to rzeczywiście są zakupy potrzebne, ale pana podatki są wydawane w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, tym, który zatwierdził Sejm. Natomiast to, co jest kupowane poza tym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, no to już jedziemy tutaj na takiej bardzo cienkiej linii i trzeba bardzo na to uważać, ponieważ z moich obliczeń wynika, że poza budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli poza tym, co pan płaci z podatków, Ministerstwo Obrony Narodowej chce zakupić sprzęt w ciągu najbliższych lat za 140 miliardów dolarów, czyli więcej niż wynosi nasze KPO, które chcemy otrzymać od Unii Europejskiej. No i co w tym złego, panie komandorze? No więc nic, jeżeli pan wskaże, skąd te pieniądze, skąd te 140 miliardów dolarów weźmiemy, bo ja na razie tego nie widzę, bo w budżecie państwa tego nie ma, czyli to będzie następny kredyt, zadłużymy się. Jeżeli państwo twierdzi i Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że budżet państwa to wytrzyma, czyli że możemy się zadłużyć na taką sumę pieniędzy, to w porządku, ja jestem za, dlatego że tak jak powiedziałem na samym początku, wszystkie te zakupy są potrzebne. Te środki, te systemy, które były pokazane na defiladzie, to są systemy, które są polskiej armii potrzebne, bo one zwiększą siłę polskiej armii. Ale jednak należy pamiętać o tym, że finansowanie musi być jasne. Czyli, że to, co jest w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, powinno iść na zakupy na Ministerstwo Obrony Narodowej. Natomiast zresztą, no to ktoś musi za to zapłacić. Na razie w budżecie państwa tych pieniędzy nie ma. W związku z powyższym ten fundusz wsparcia sił zbrojnych zagwarantowany w ustawie o obronie ojczyzny, bo to tam jest ten środki finansowe, ten fundusz wsparcia nie ma oparcia w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. I to jest problem. No jest problem, ale powiem szczerze w ten sposób. No, jako publicysta mogę taką opinię wygłosić, że wolę się zadłużyć i być bezpieczny dzięki temu, bo jak nie będę bezpieczny, to co mi na co mi edukacja, na co mi szkoły, na co mi drogi, na co mi inne rzeczy, jak przyjdą tu Ruskie i nas zaatakują po prostu i zniszczą nasz kraj, nasze państwo. No a to cała edukacja, wszystkie inne rzeczy nam będą do niczego niepotrzebne. I pan kapitan Lisowski. Panie kapitanie, no właśnie, a pan jak ocenia, co robiliśmy jako państwo przez ostatnie 30 parę lat? Nasza klasa polityczna przespała, nie wiem, co robiła wtedy, że dzisiaj musimy... Paradoksalnie nie do końca zgodzę się z moim przedmówcą, ponieważ przez 30 lat robiono wszystko, żeby wykorzystać w jak największym stopniu pieniądze możliwe do przekazania na Ministerstwo Obrony i użycie w budżecie MON na wszystkie inne cele, przede wszystkim na cele typowo socjalne, idąc za przykładem socjaldemokratycznych partii, które w tym czasie akurat przejmowały kontrolę nad większością rządów zachodniej Europy. I programy socjalne były tymi najważniejszymi. W związku z powyższym zawsze się oszczędza przede wszystkim na bezpieczeństwie. Skoro już nie było zdefiniowanego wroga, który przez dziesiątki lat straszył Zachód, straszył NATO, czyli nie było Układu Warszawskiego. Rosja się posypała, w czasach jelcynowskiej smuty było to szczególnie widoczne. No po prostu w trymiga, jak to się mawiało w wojsku, przesunięto te wydatki w krajach Zachodu na kwestie socjalne. Co zapewniło paradoksalnie odpowiednio długie rządy tych socjaldemokratycznych partii dzięki temu. No bo w Niemczech praktycznie to trwa prawie do tego momentu. I nasi politycy poszli tym samym śladem. To było bardzo łatwe. Ograniczać, likwidować, rozwiązywać jednostki wojskowe. A bywały paradoksy takie, że ktoś, kto nie umiał dobrze pisać tego, o co chodzi przełożonemu, potrafił zapisać. Usłyszane, zlikwidować jeden pułk łączności, ktoś zamiast pisać słownie, pisał jedynkę jako liczbę i likwidowano pierwszy pułk łączności w Wałczu, znana historia, ten, który odpowiadał za łączność dla Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w ówczesnych czasach, co nagle przy jakichś tam ćwiczeniach przedsojuszniczych, zanim wstąpiliśmy do NATO, spowodowało totalne załamanie systemu dowodzenia, bo ktoś kompletnie nie znając się na rzeczy zajmował się kwestiami obronności. Nie mieliśmy zbytnio szczęścia do ministrów obrony. Ostatni, który jeszcze rozumiał to wszystko, to chyba był minister Szmajdziński. On jeszcze, bo miał doświadczenie z przemysłu zbrojeniowego, więc sobie w tej kwestii radził. Później naprawdę było słabo. I 30 lat mamy kompletnie zaprzepaszczone, chyba że za sukces uznamy to, że robiono wszystko, by tę armię zredukować i jak najbardziej ogołocić ją ze środków. Ponadto zlikwidowano też to, co tworzyło możliwości rozwoju, czyli szkolnictwo wojskowe zostało tak przeorganizowane, że dopiero w tej chwili znowu zaczyna ono troszeczkę wychodzić na powierzchnię z tej kompletnej zapaści, natomiast jakościowo to jeszcze długi czas będzie trwał, zanim osiągną poziom tego, co było w czasach kształcenia wtedy, gdy my kończyliśmy nasze szkoły oficerskie,
bo niestety taka jest jakość obecnie tych absolwentów, którzy opuszczają, z którymi miałem okazję zetknąć się na ćwiczeniach w Wojsku Polskim i tu jest duży problem. Więc naprawdę mamy do nadrobienia bardzo dużo, dlatego właśnie w tej chwili jest ten proces zakupowy tak chaotycznie przyspieszony, przez co niestety pojawia się sporo błędów, takich jak choćby, moim skromnym zdaniem, kwestia wyboru takiej, a nie innej maszyny jako ciężkiego śmigłowca transportowego, który ma trafić do naszych kawalerzystów powietrznych, czyli Augusta Westland AW101, który jest tak drogim śmigłowcem, że bogatsze od nas armie świata pozwoliły sobie nie skorzystać z tej oferty. No, na tym to się nie znam absolutnie. Dobrze, panowie, jeszcze jedna rzecz, bo przed chwilą rozmawialiśmy o politykach, którzy, no, profesorowie mówili coś takiego, że gdyby politycy się spotkali na forum parlamentu, dogadali się, ustalili wspólną listę zakupów, to byłoby wszystko jasne i byłoby fajnie. Czy w ogóle politycy są w stanie się dogadać, żeby ustalić wspólną listę, jedną listę zakupów, pan komandor? Ja myślę, że to jest niezbędne, dlatego że, panie redaktorze, te wszystkie programy, które w tej chwili realizujemy, to są programy, które muszą być realizowane latami. Tak jak powiedział mój przedmówca, to nie jest rok, nie jest dwa, ale to jest na przykład dwie kadencje następnego Sejmu, który może się zmienić. Czyli wszyscy muszą być zgodni, albo właściwie większość musi być zgodna, żeby, tak jak pan powiedział, żeby wydawać te podatki rzeczywiście na zbrojenie. I tak jest w innych państwach. Jeżeli jest program F-35, to on jest realizowany bez względu na opcję polityczną, jaka tak jest w Norwegii, jaka przychodzi do władzy. Te samoloty są kupowane. Natomiast jestem przekonany, że kiedy nowa opcja być może dojdzie do władzy po naszych następnych wyborach, to oni jednak przeanalizują to, co jest kupowane i niewątpliwie zmniejszą te zakupy, bo nie wiem, czy zrezygnują z pewnych zakupów, bo one są naprawdę potrzebne w wielu dziedzinach, ale najprawdopodobniej je zmniejszą, no bo 96 śmigłowców Apache, no to jest niezwykle kosztowny zakup i on jest oczywiście potrzebny, armii się przyda, natomiast no nie wiem, czy nas na to stać, także tu będzie dużo do powiedzenia, tym bardziej, że te plany, które są realizowane w tej chwili przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to nie są plany sejmowe. To nie są plany, które były zatwierdzone przez Sejm. Dlatego odpowiedź jest naprawdę krótka. To trzeba się dogadać, trzeba naprawdę usiąść, zamknąć ich w pokoju, zmusić ich do tego, żeby doszli do tego. Nie, niemożliwe, panie komandorze, no utopia. Panie redaktorze, ja wiem, że to jest utopia, ale innego wyjścia po prostu nie ma, bo wtedy, za każdym razem, kiedy przyjdzie nowa opcja do władzy, to nastąpi zmiana. I przykład najlepszy, nie wiem, czy pan pamięta, ale w 2013-2012 roku minister Siemoniak ogłosił plan modernizacji polskiej armii. Weszła nawet specjalna ustawa, która po przyjściu ministra Macierewicza natychmiast została usunięta. Więc ustawy, które są w tej chwili wprowadzane, nie są żadną gwarancją, że te plany, które w tej chwili są zapowiadane, że te plany będą realizowane. Chyba, że się dogadają. A to, jak sam pan powiedział, jest bardzo trudne. Rzeczywiście jest to utopia, natomiast no, musimy mieć nadzieję. Panie redaktorze, Polska jest krajem dobrych nadziei i myślę, że my sobie naprawdę powinniśmy wymarzyć właśnie taką opcję, czyli że wszyscy się zgadzają, że polska armia powinna otrzymać sprzęt. Z tym, że tak jak powiedział mój przedmówca, musi to być bardzo ostrożnie robione, dlatego że finanse są niestety najważniejsze. Wszyscy się zgadzają, panie komandorze, a potem się wszyscy żrą. I pan kapitan Lisowski, panie kapitanie, dogadają się w ogóle? To jest w ogóle możliwe? Po raz pierwszy od dłuższego czasu, w dniu dzisiejszym też, dało się usłyszeć tego typu wezwanie z ust prezydenta i powiem tak, przy obecnym szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panu ministrze Siewierze, który bardzo mocno zaktywizował pracę tej instytucji, uważam, że jest to miejsce, w którym wszystkie nasze stronnictwa polityczne obecne w parlamencie są w stanie pracować, jeżeli nawet nie parlamentarzystów od siebie dawać tam, tudzież to powinni być tak naprawdę w randze co najmniej wiceszefa danej partii politycznej przedstawiciele, to są w stanie desygnować rzeczywistych ekspertów, bo każda partia stara się kogoś takiego mieć, żeby uzyskać właściwy efekt i ponadpartyjnie w kwestiach takich determinant jak bezpieczeństwo, w tym momencie bezpieczeństwo zewnętrzne, móc prowadzić coś, co będzie ponad kadencjami parlamentarnymi. Nie mamy innego wyjścia. Uważam, że działanie na nieskorzystanie z takiej opcji jest działaniem na szkodę zarówno obywateli, jak i państwa. Panowie, dziękuję wam serdecznie. Kapitan Maciej Lisowski oraz komandor Maksymilian Dura. Dziękuję wam bardzo serdecznie.